In this video, I will show you how the map in Kingdom Come, Deliverance 2. To jest w ogóle z AI głos, nie? To już, żebyście zapamiętali, że to jest AI głos i jak słyszycie taki głos, to jest po prostu ktoś go tam podłożył. 2 could look. I'll be using Google Maps and mapy.cz. In the trailer, we could see places like Trotsky Castle and Kutna Hora. Firstly, jak będzie wyglądały, moi drodzy? No bo tak, dobra, czyli rozumiem, że to będzie po prostu takie gdybanie na zasadzie to, co widzieli w trailerze, plus to, co wiemy, że na pewno będzie i w którą stronę będzie poszerzona mapa. Jeżeli oni trzymają się 1:1 miejscówek, czyli jakichś wiosek, które naprawdę mają swoje miejsce, bądź miały, bo już teraz może nie istnieją, no to teraz jest kwestia, że no, mogą sobie jakby tutaj w Google Mapsach to sprawdzić. From the developers at Warhorse Studios, we know that Kutna Hora will be in the east of the map, Suchdol in the west, and Malyshov in the south. Now, I'll compare the images from the trailer with reality and try to determine how the maps in KCD2 could look. Let's take a look at the map in the Bohemian Paradise. In this image, we can see Trotsky Castle, sandstone rock formations, and the village Troskovitz. Aha, no. The first mentions of this village date back to 1388, so we can be quite certain of its presence in KCD2. Ej, tam mają taki zamek, który jest wybudowany na dwóch osobnych górach i połączony ze sobą. Patrzcie, ale przedupione, nie? W sensie zajebisty pomysł. Jest na jednej górze jedna wieża, na drugiej druga i to jest tutaj jakby połączone pomiędzy nimi. Tam. The first mentions of this village date back to 1388, so we can be quite certain of its presence in KCD2. Jak 1388? In next scene, we most likely see Henry and Sir Hans riding to Trotsky Castle. In the background, we can notice this church. A quite similar one is located in the village of Ujezd pod Troskami. Ujezd. Ujazd. Ujazd pod Troskami. The Church of St. John the Baptist in the picture is newly built. Dobra. Co może znaczyć ujazd pod troskami? Ujazd to może być zajazd, a pod troskami troski to pewnie są jakieś troski, to pewnie jakieś drzewa będą albo coś, jakiś rodzaj czegoś. Zajazd pod... Po czesku trzeba by było sprawdzić. Czekaj, zobaczę czeski. Ujazd pod troskami. Ujazd pod troskami. Translator. Przejście pod ruinami. Okej. Okay. To dziwne. Przejście pod ruinami. Stood an older church, which burned down on May 25th. Albo zajazd pod zamkiem? Nie. After being struck by lightning. The first mentions of that church date back to the 14th century. In this picture we can see Sir Hans with Henry by the pond. In the background we can see sandstone formations typical of this area. Almost identical sandstone. O no, identyczne prawie, patrz. So we can be almost certain of this location. To jest to samo na pewno. Received any other shots from this map yet. However, we can assume that these additional villages will appear in this game. Katowa, Takov, Zelejov, Bohuslav, Rokitnice. Rokietnica. Hodoniowicz. Androvensko pod Troskami. Mentions of these villages date back to the 14th century. As for how big the map will be, we don't know yet. Pod zamkiem, no może być, że pod zamkiem bądź pod ruinami zamku, pod zamkiem. Now, we will take a look at Kutna Hora. Kutna Hora, to jest góra, nie? A Kutna to nie wiem co to jest. O, jaka bazylika. Kutna Hora is a popular tourist destination thanks to its unique historical monuments, such as the St. Barbara's. Żelazna góra, tak? Kutna Hora is one of the most beautiful historical cities in the Czech Republic. Let's start with this picture. On the left side, you can see this church. This church is called the Church of All Saints. Wszystkich Świętych. Pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Żelaznej Górze. And looked like this when I was there last Gutenberg. Another building we can see is likely the Church of Our Lady at the Marketplace. A to ciekawe, bo Gutenberg to jest niemiecka nazwa, wynikająca oczywiście z tamtych czasów. I Berg to jest góra. Bergman to górnik. Więc Gutenberg to była
pierwotna nazwa Żelaznej Góry, jeżeli Kutno nazywamy na przykład, nie wiem, czy Kutno można by było przetłumaczyć na Żelazowice na przykład, czy coś takiego, nie? Wtedy, ale jeżeli Kutna to jest żelazna, żelazowa, no to okej. This church was built in the second half of the 14th century. Możemy zrobić teraz. The church burned down and was subsequently repaired with a new tower added. Nową wieżę dodali, okej. Okay. Święty... Ty, a wiecie, że święty James... Kto to James jest? To jest Jan? Imię James Jakub. Nie, Jakub? A nie Jacob? To Jakub? Its current appearance is the result of extensive baroque reconstruction around the 18th century. The last confirmed building is the St. Barbara's Church. Construction began in 1388, and it was built and modified for many centuries. Today, it is considered the most beautiful building in Kutna Hora. On the left side in the background is some church tower. It could be the Church of the Holy Trinity. Construction of this church began in the early 15th century. It's possible that it may not be built complete. Czekaj. Ujazd pod Troskami. Aha, ale to nie jest... Kurwa, myślałem, że to jest bliżej Ostrawy, bo myślałem, że tam można od taksy pojechać jakiegoś dnia na IRL. Patrzcie, tu są Katowice, nie? I tutaj wiadomo, Ostrawa i te miejsca, a tutaj, tu trzeba pod Wrocław jechać, Wałbrzych, tak? I tutaj jest ten, gdzieś ten ujazd, tutaj gdzieś mniej więcej. Nie widzę go teraz, wy pewnie widzicie, gdzieś tu jest. Dobra. In the game. Now let's move on to Malyshov. In several shots, we can see the fortress in Malyshov. Here is a comparison with reality. On the internet, there are many illustrations of how this building looked in the medieval, and it's evident that the resemblance is there. The last confirmed location is Suchdol. Suchdol. In this location, we have shots of the fortress, which looks quite different today after renovations. I could say more about this place, but I don't want to spoil the story. Oh. Between the three confirmed locations are the villages of Psitoki, Bilani, Miskovic, Visoka, Mezholezi, and Nova Lota. With these locations, we can be almost certain. Other villages that may appear on the map are Tuchotice, Vidice, Rostiesz, Ksesetice, Polichani, and Perštajnec. All mentioned villages were founded around the 14th century before KCD2. Kurwa, to dużo. Patrz, może tak wyglądać stara równina. At the end of this video, I must say that I currently don't have much data on this, so the real map may look a little different. That's all for now. What do you think? Nie, ale no nie... Cieszę się, że jesteście. SKOCZEK 271 jest szefem od 5 miesięcy. Trzeba wziąć kebaba i Niklausa i robicie filmiki śladami Gingrzycha X. No, fajne to by było. Fajne to by było. Oni już jeden zrobili. To myślę, że gdzieś po premierze albo przed premierą to byłoby zajebiste. Dziękuję bardzo, suba. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten film, to jest tutaj dużo takich... znaczy, widać, że jest research i serio informacje zebrał, które wychodziły prosto od deweloperów, ale dużo jest domniemań, czyli na zasadzie obserwacji po trailerze, co się gdzie znajduje. I znając twórców, to oni nie bez powodu dodali do trailera takie landy. To nie jest taka firma, która pokazuje coś takiego i nie ma tego w grze. Nie. Oni po coś to dali. Oni mają już render, mają to w grze. Także to na pewno są miejscówki, tak samo jak tutaj. Atak jakiś trebuszem na zamek czy na coś, to nie jest przypadkowe, nie? To na pewno się pojawią te miejscówki. Tylko jest kwestia taka, jak będzie jeszcze większa ta mapa. Czyli tak jak ten chłopak tutaj, facet tutaj, kto to zrobił, zrobił taki trójkąt, to... Tutaj po prostu pokazał trzy największe miasta, które są jakby takim trójkątem, ale jest mnóstwo jeszcze innych wiosek po drodze, nie? Więc ta mapa w teorii mogłaby taka być, a może będzie większa niż to, co pokazał. Tylko teraz pozostaje jedna rzecz. Czyli my całkowicie idziemy na nową mapę? Aha, no tak, bo tak! Stara mapa będzie tak jak w jedynce, dobrze mówię? A to będzie druga nowa mapa. Bo będą dwie mapy osobne.
pomiędzy nimi będą loadingi, albo będzie to wynikało z fabuły i się na nią przeniesiemy. Nie? Oni powiedzieli, że będzie tak duża, że będzie musiał być loading pomiędzy mapami. Nie będzie starej w ogóle, tak? Masz starą mapę z jedynki i dwie... Starej nie ma? Okej, okay, czyli starej nie ma. A może to i lepiej? O k***a, ile można było. Będzie jedna zamek Troski i okolice, a druga mapa Kutenberg. No to Kutna Hora to jest Kutenberg. No i druga to jest zamek Troski, a zamek Troski jest... No to on tu jest pokazany? Tu nie ma zamek Troski, to jest jedna mapa, a druga gdzieś tu pokazana była. Czyli to będzie jedna mapa, zamek i wioski pod zamkiem, a druga to będzie ta. Okej. Okay. No dobra, zobaczymy, czekamy. Będzie grane.